Czy pamiętasz Ojcze Święty niegowickie strony? Kiedy szedłeś wąską ścieżką pomiędzy zagony, i o wieczornej letniej porze plebańską ścieżką idąc, czytałeś breviarze. Inne to czasy wtedy były, wieczornej ciszy hałasy maszyn nie głuszyły. W majowe wieczory rozgwiazdzone noce słychać było śpiewy Maryję wielbiące. I kumkanie żab w stawie plebańskim, i z kościoła głos dzwonu na anioł Pański, i taka cisza wiejska za serce biorąca, że stałbyś w tej ciszy i słuchał bez końca. Należałam do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W Kaizemie śpiewali bardzo dużo. Należałam też do chórów w Kazemie. Śpiewaliśmy pieśni Maryjne przeważnie, pieśni Maryjneśmy śpiewali. I, no i te spotkania były, zebrania były zawsze i, i, i te referatyśmy czytali, i wiersze, i na co. Było bardzo miło, w każdym razie ja wspominam, ja wspominam bardzo czule, z serdością wielką, te dawne czasy, jak była młoda, z tych spotkań w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, bardzo. Założyliśmy klub amatorski, przedstawienia graliśmy, jasełka. I inne sztuki, bardzo dużo sztuk różnych. Graliśmy między innymi y, jasełka, werbel domowy, y, genowefe, y, karpacki urali rozdroże miłości. No i już nie pamiętam tych, tych wszystkich tytułów. I właśnie na tych próbach y, sznur korali poznałam się z moim. Mężem później. I byliśmy po prostu pierwszymi aktorami w tych przedstawieniach. Pierwsze role graliśmy zawsze obydwoje. I był czas taki, to było prześladowanie kościoła bardzo wielkie w ten czas. Także w czasie przedstawienia jednego, to było mi Świętego Mikołaja, chyba w grudniu, mąż jak coś na scenie odgrywał, bo ja w ten czas byłam chora. Nie byłam w tym czasie i po prostu milicja ściągła go ze sceny. Wzięli go, zamknęli go na tydzień, w niego wycięli do więzienia, do aresztu. No i tam różne rzeczy mu zarzucali gdzieś, właściwie to nie wiem co, jakieś posądzenia, jakieś spotkania, jakieś... no ale po tygodniu go wypuścili, no bo cóż, nie mów, nie, to, tu chodziło tylko o to, żeby, żeby przerwać tę łączność z katolickim stowarzyszeniem. Nie. Drugi raz byliśmy w Kinie, w Krakowie, w Kinie Świt. Z moim chłopakiem, znaczy z Wachlem Janem i z bratem. I po kinie wychodziliśmy z kina i z go, wzięli go po prostu. Policja stała i nie wiem, czy to dziesiątkowali, czy coś, jak, jaki to był, nie mogę powiedzieć. Bo tak mi różnie mówili, że, że ktoś był tam na balkonie, że wskazał na niego, ale ja, ja po prostu nie wierzę no bo nie wiem w Krakowie, żeby ktoś był. No może, no nie wiem. No i zabrali go, jak zabrali tak, czekaliśmy z bratem jeszcze gdzieś do północy na polu i nie przyszedł i jak przestał istnieć po prostu. Miesiąc nie wiedziałam, gdzie się podziewa, gdzie się dzieje. Straszyli, że, że już nie żyją, że ich wywieźli, różne takie były. No w końcu rozpaczona byłam. Poszłam z prośbą do naszego wikarego Karola Wojtyły z prośbą o modlitwę. On był prezesem katolickiego stowarzyszenia, nie? Więc też po prostu był lubiany bardzo przez Ojca Świętego, przez Karola Wojtyły. Był bardzo lubiany. To był mój Jasiu zawsze, mój Jasiu. I z prośbą o modlitwę o msze święto za, za w intencji, żeby się znalazł, żeby znalazł się. nie, Owszem, przyjął moją prośbę, ale powiedział, że nie weźmie absolutnie żadnych pieniędzy. Bo pamiętam Desowe, jak powiedział, że on jest tak nasz, jak i wasz. Żadne nie weźmie. I teraz tak patrząc przez lata w telewizję, jak to wszystko się odbywało, to po prostu wierzę, że Jego modlitwa uratowała mojego chłopca. Bo nie wiedzieliśmy nic, gdzie się podziewa, gdzie się obraca. Mieszkał u pani Stan Stankiewicz, nie Stankiewicz, Stasiewicz, malarz. W Krakowie był taki. Mieszkał tam u, u siostry tego malarza i ona chodziła za tym, szukała, gdzie, gdzie po prostu się znajduje mój narzeczony. Nie wiedziałem gdzie No w końcu wynalazła go, że w więzieniu na Senatorskiej chyba Michał był, Więzienie Michała było, że tam siedzą zamknięci. Tylko prosiła, żebym posyłała mu cebuli dużo, tłuszczu, że ich morzą strasznie, żeby nie dostał szkorbutu. Pamiętam te jego, jej słowa. I posyłałam te paczki, robiłam te paczki, posyłałam. Ale jak wrócił, po miesiącu na pewno więcej. Już nie pamiętam dokładnie ile to mówił, że żadnych paczek nie otrzymywał, że ich głodzili, że nie. mówił, że bity nie był, ale był przesłuchiwany, męczony, bez przerwy go wzywali i, i męczyli zarzuty jakieś, jakieś, jakieś spotkania, jakieś, jakieś, że to tam się spotkał z jakimś tam, ja wiem, podejrzanymi ludźmi, czy partyzantami, czy co o to chodziło, nie wiem. I, i, i tak bez przerwy. No w końcu, on, nie wiem, czy ona tam chodziła, zatem wystarała się, że puścili go, męża, znaczy mojego chłopca i jak przyszedł no to ja już w ten czas po prostu mówiłam, żebyśmy się pobrali, bo wcześniej proponowałam małżeństwo, ale ja nie chciałam po prostu za młoda się czułam jeszcze do małżeństwa. No i jak przyszedł, ja mówiłam, to ja się to już się podbier, pobiermy, żeby cię nie prześladowali tak strasznie, nie? No i pobraliśmy się, było ślub był 20 lutego w 1949 roku. Był piękny, bardzo słoneczny dzień. Piękny. Był rzeczywiście jak w lecie. I ślub nam dawał ksiądz dziekan Buzaław w szatach czerwonych, nie w ornacie, jak było napisane w gazecie. W ornacie, w szatach czerwonych, i biskup. Miał takie strój tego i ja, jak wchodzili na, do kościoła, tośmy byli zaskoczeni. Taki ślub, nikt takiego ślubu nie miał. No i, i, i w ten czas później po ślubie, znaczy ksiądz Jakan dawał ślub, a ksiądz Karol Wojdyła był w i ksiądz Szymonek. A oprócz tego jeszcze przyjechał jeden ksiądz w Stanisław z Komarsznicy, który był przed księdzem Karolem u nas i on bardzo się opiekował mną i moim chłopcem, po prostu był taki stróż naszej miłości. I poszliśmy później po ślubie prosić, prosić ich, żeby przyszli do domu na przyjęcie. To nie było wesele wielkie, było na może ponad 20 osób. Takie przyjęcie lekkie, jakie nas było stać, bo to nie było taki dobrodziejstw jak teraz, była bieda. A ja zaczęłam dopiero pracować niedawno, więc na co nas stać było to. I, i, i prosiłam właśnie Ojca Świętego Karola Wojdyły, prosiliśmy na to przyjęcie. I pamiętam, że weszliśmy do, na wikarówkę. To miał bardzo ubogo, bardzo ubogo. Stół, łóżko i bardzo ubogo było dla niego w tym. A myśmy, byłam po prostu zdziwiona, bo my jako dziewczynka, no to zawsze księdzu na imieniny. Myś, dla nas ksiądz to był autorytet. Myśmy, księdza zawarożony, to nie tak jak teraz. My, my ludzie na wsi całowali księdza w rękę. Tak. To tak u nas było, że, nie, że, że ksiądz zaraz to się wita jak tego, albo się wcale nie wita. Myśmy księdza całowali w rękę. To był dla nas autorytet, bardzo wielki dla naszej, dla młodzieży nas. No I w ten czas prosiliśmy go, właśnie on powiedział i tak mówi, ale macie piękny dzień, będziecie mieć piękne życie, bo rzeczywiście tak było. No i był na, na przyjęciu, byli wszyscy cztery księża u nas, na moim przyjęciu. Jakiś prezent dostał od nas dziewcząt, bo to dziewczęta przeważnie robiły, jak im nie przyszły, jakiś prezent, czy jakieś poduszki, czy jakieś coś tam, nie wiem, co mu tam kupowały dokładnie, to on to wszystko rozdał. On nie miał nic, on zawsze ubogi, szczuplutki, ubogi, szczuplutki taki. Ta jego świętość to już w ten, w ten czas była. I tak z perspektywy czasu właśnie myślę, że, że ta jego modlitwa tylko uratowała mojego później obecnego męża od, od śmierci, od tego wszystkiego. Co uzbierał, to rozdał ubogim. To rozdał ubogim. Wiedział, że w tym domu są jedni w tym domu są biedni, i rozdawał wszystko. Nie miało nic. No, ma, na pewno się wyróżniał. Samą są dobrocią, samą są, y, y, zainteresowaniem się biednymi. Był bardzo pobożny, bardzo pobożny był. Kazania były piękne, ale trudne. Tak. Trudne były tak, że przyszliśmy do domu, tośmy rozmyślali nad tymi kazaniami rozważaliśmy, nie? Chociaż ja bardzo zawsze słuchałam, lubić kazań. Wiem, że, że moja mama mówiła, że moja wychowawczyni w szkole to mówi tak, wiesz co, jak ona słucha w kościele, to z buzią otwartą moja słucha w kościele. Zawsze tak <laughs> słuchałam i do dzisiaj ja lubię bardzo kazań słuchać w kościele. Bierzmowanie było. On już był, ojciec Święty Karol Wojtyła był biskupem i przyjechał tu na bierzmowanie. W szeregu, przez środek kościoła, dwa, w dwóch rzędach było i on przechodził i ja, przede mną stała moja dziewczyn, dziewczynka, która była, ja byłam jej świadkiem, jej chrzestną matką jak gdyby, a obok mnie stała moja córka i... I on doszedł do nas, pytał się tak, ty dzieci po, po drodze tam takie krótkie pytania zadawał biskup. Ten czas nie tak, teraz było, co teraz są pytania, uczą się dzieci. Ten czas nie było. Ten czas biskup pytał dzieci po kolei. I doszedł właśnie do nas i mówi tak: O nie, ciebie to nie będę pytał, bo chyba ty jesteś taka, jak, jak mama. Ksiądz, biskup przyjeżdżał, to wszyscy klękaliśmy przed kościołem, i, o jak on szedł. Myśmy klękali wszyscy i właśnie byśmy z mężem klęczeli. I on doszedł do nas i położył ręce na głowie i mówi: mój Jasiu, mój Jasiu. U nas był ksiądz Jan Piwowarczyk i później od nas odszedł. Był w Krakowie w nad, na Białym Prądniku. Myśmy tam z mężem pojechali go odwiedzić. I on mówi, że się wybiera do Rzymu, do Ojca Świętego. I ja mówię, myśmy prosili, żeby pozdrowił od, na, od nas Ojca Świętego, nie? I mówi, a i ksiądz ten piwaczy mówi, pani, pan w mówi, tylko ja nie pamiętam, jak się nazywała z panny pani Wachlowa. A on mówi, nie wiesz? Kowalszonka. Kowalszonka. Tyle lat, ale więcej jak 30 lat było, jak, jak ja z nim... Tak rozmawiałam, to miałam styczność, nie? On pamięta moje nazwisko. Mówi: Nie wiesz, Kowalsonka, bo ja się nazywałam Kowalska z domu. No i później on tak niedługo był u nas. Od razu go wzięli za rok. Później od razu niedługo biskup, arcybiskup i tak dalej, i wyższe i wyższe. I ja mówię: Wiesz co, On będzie papieżem. Zobaczysz, że on będzie papieżem. I. Jak było pierwsze konklawy i nie wyszedł, to myśmy byli bardzo rozczarowani. Mówiliśmy, że nie, to coś jakaś pomyłka, to niepodobne, to niepodobne, bo on powinien być papieżem. Coś mogę powiedzieć więcej? O jego, to jego świętość to była, już w niego, wiecie, on już, już miał świętość w sobie. Zawsze ze współczuciem, zawsze. Jak przyjeżdżał do Krakowa ilekroć razy na białym warsztatie byliśmy obydwoje z mężem na białym ubrani w Krakowie. ten czas to zamach był, Watykanie na niego, też od razuśmy uczestniczyli i, i na każdym przyjeździe do Polski byliśmy w Krakowie na błoniach. Akurat telewizja była i miał, był wywiad. I przy kościele siedzieliśmy, wywiad był. No i mówiliśmy tak, co, co pamiętamy o nim, nie? I w, w, w końcu ja mówię, tak, zobaczycie, że on będzie święty. Na pewno, bo on ma już świętość w sobie, będzie święty. Ale tego nie telewizja to ucięła, wycięła. No, może miała rację, no bo to tak zawczasu było powiedziane, ale takie miałam przeczucie, i teraz taka mam radość, że jednak wszystko się spełniło, co, co, co czułam. Coś czuli obie dwoje z mężem, bo mąż bardzo, po prostu jak już było ojcu święte mowa, to mąż już nie może mówić. Ty mów, mówi, bo ja już nie mogę mówić, łzy w oczach. <grybujesz> jak jeden dziennikarz powiedział, i potrzebne krople walerianowe. <grybujesz> Byliśmy w kościele, no, na bożeństwie. Myśmy się dowiedzieli, że ojciec święty zmarł. A miałeś człowiek tak miała straszną nadzieję, że. Że jeszcze będzie żył no ale... Taka wola boża była. Nie musiał to się tak spieć. U nas w strażnicy w ten czas było wesele jakieś. To była chyba pierwsza sobota, nie? Jakieś wesele było. Wszyscy goście weselni przeszli do kościoła. Strasznie wszyscy płakali. No, i teraz pierwsze soboty zawsze się modlimy. pomrze świętej za adorację do dziewiątej apel jasnogórski, Różaniec, koronka do miłosierdzia. Każdą sobotę pierwszą modlimy się o beatyfikację i kanonizację Ojca Świętego. Bardzo brakuje. I chyba nam, nie tylko nam w widzi, ale chyba, chyba wszystkim Polakom. Bardzo brakuje go. Dodawał nam ołtuchy. U... Łączył się w modlitwie z nami. Zawsze tak samo jak i w, w, jak żeśmy w stowarzyszeniu byli, to było wiele modlitw, różne. Później pisałem o Ojcu Świętym. Wspomnienia, różne. No, tu jest o Karol tyle właśnie o Wspomnienia. Były to lata trudne, te lata czterdzieste, ale w nas młodych radość i siła gdy do parafii naszej przybył młody ksiądz wikary Karol Wojdyła. A gdy w niedzielę Zambonę głosił kazania, była w nim moc i siła. To był nasz nowo przybyły wikary Karol Wojdyła. I wziął pod swą pieczę nas, młodzież ksm by wierną Chrystusowi i Matce Jego była, bo wielkim opiekunem młodzieży był nasz młody wikary Karol Wojdyła. Kiedy do szkoły jechał formanką lub pieszo, to taka radość w nim była, że uci, uczy wiejskie dzieci i bardzo je kocha nasz młody katecheta Karol Wojtyła. A w dny zimowe, idąc z wizytą tuż pasterską po swojej parafii, widząc jaka w niej bieda była, zostawiał ubogim co tylko miał nasz młody kapłan Karol Wojtyła. I szybko minął rok, a on posłuszny opuścić musiał naszą parafię, i wielka żałość w nas była. Że nas opuszcza tak dobry kapłan Karol Wojtyła. Tak szybko dążył zwyż w kapłańskiej hierarchii Kościoła, bo taka boża wola była, by na stolicy Piotrowej zasiadł nasz ukochany wikary Karol Wojtyła. Wielby można wspomnień napisać i serce, sercu dać ulgę co czuje, bo każdy wierny w naszej parafii Ojca Świętego miłuje. To już ułożyłam